Znajdujemy się w tej chwili na posesji w Czarnej Białostockiej w opuszczonym budynku. Tu niegdyś znajdowała się w tym miejscu piekarnia. Wczoraj policjanci z Komisariatu Policji w Wasilkowie, wspierani przez kryminalnych, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali dwóch mężczyzn. No i oczywiście zabezpieczyli całą linię produkcyjną nielegalnego alkoholu. W tym momencie, kiedy weszli tu policjanci, w najlepsze trwała produkcja. Policjanci zabezpieczyli od razu kilkadziesiąt pojemników pojemności, pięciolitrowej pojemności świeżo wyprodukowanego nielegalnego alkoholu, plus oczywiście wszystkie półprodukty, które służyły do tego nielegalnego procederu. Policjanci zabezpieczyli też butelki, etykiety służące do oznaczania gotowego produktu. Zabezpieczyli też blisko 1,5 tony cukru i blisko 0,5 tony drożdży. Oczywiście wszystkie te produkty ulegną przepadkowi, a cały sprzęt zostanie najprawdopodobniej zniszczony. Na tą chwilę jeszcze policjanci wykonują czynności związane z oględzinami tego miejsca, z liczeniem dokładnych ilości zabezpieczonych półproduktów. W chwili, kiedy policjanci weszli na teren tej posesji, w beczkach znajdowało się 14 tysięcy litrów zacieru, z którego mógł zostać wyprodukowany nielegalny alkohol. Policjanci zabezpieczyli 14 tysięcy litrów zacieru, z którego mogło zostać wyprodukowanych blisko 5 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu. Wstępne kwoty szacunkowe czarnorynkowej wartości tego nielegalnego alkoholu to około 20 zł za litr takiego produktu na czarnym rynku. Dwaj zatrzymani mężczyźni to oczywiście mieszkańcy Czarnej Białostockiej. Obydwaj w tej chwili przebywają w policyjnym areszcie. Z pewnością usłyszą zarzuty, będą odpowiadali za nielegalną produkcję alkoholu.